Cześć kochanicy, witajcie, witajcie. 23 maja 2024 roku. Godzina 5:42. No i czas, żeby nakręcić film o ikonie Arizony. Czyli o tym, co mi tu wyrasta z głowy. Czyli o kaktusach saguaro. Ruszamy w pole. A okazja potem jest taka, że kaktusy saguaro właśnie kwitną. Jak widać tutaj na załączonym obrazku, mają takie piękne biało-żółte kwiatki. Tu w tej chwili mam jeden kwiatek w całej takiej koronie na szczycie kaktusa. Więc poopowiadamy sobie troszkę o kaktusach saguaro dzisiaj. Kaktusy saguaro są ikoną Arizony, dlatego że rosną tylko tutaj. Tak naprawdę to tylko na pustyni Sonora, czyli w północnym Meksyku i w południowej Kalifornii. O, tfu, Arizonie, południowej Arizonie. W Kalifornii, owszem, jest taki mały kawałek lądu, gdzie pustynia Sonora sięga i tam też można znaleźć kaktusy saguaro, ale jest ich tam dosłownie poniżej setki w naturalnym środowisku. Oczywiście ludzie też je sadzą sobie w ogródkach, ale w naturalnym środowisku około 80 kaktusów saguaro rośnie w Kalifornii. No to tutaj koło mnie, koło chałupy rośnie więcej, jak popatrzycie sobie dookoła. Tutaj na górce naszej jednej, drugiej saguaro rośnie cała masa. Także nasz tutejszy arizoński specjał. Kwiat kaktusa saguaro, taki jak przed chwilą Wam pokazywałem na wideo, jest kwiatem stanowym Arizony. W Stanach Zjednoczonych każdy stan ma swój stanowy kwiatek, stanowe drzewo, stanowego ptaka, stanowe zwierzątko. No i właśnie kwiaty kaktusa saguaro są znakiem rozpoznawczym i kwiatem stanowym Arizony. No cóż, saguaro są ogromne. Tu mamy taki sobie niezbyt wielki okaz. Popatrzmy sobie do góry. Ten akurat składa się tylko z pojedynczej kolumny. Nie zdążyły mu jeszcze wyrość ramiona boczne. Największy znany w historii Arizony i świata kaktus saguaro mierzył prawie 24 metry i rósł tutaj niedaleko, w okolicy miejscowości Cave Creek. No ale wiatr go zdążył już zwalić w 90-tych bodajże latach. Standardowo one sobie mają wysokość 12-14 metrów i taką wysokość osiągają mniej więcej w wieku 150-200 lat. Także rosną sobie długo, rosną sobie powoli. Pierwsze ramiona, takie jak tutaj mamy na zdjątku, wyrastają im między 50 a 70 rokiem życia. Także no są długowieczne. Taki kaktus może ważyć nawet 2 tony. Od 1,5 do 2 ton ważą dorosłe osobniki. No i zdarzają się kaktusy, które mają nawet 50 tych takich bocznych ramion. Tutaj sobie patrzymy troszkę z bliższa. O, możemy tam, pójdziemy tam w tamtą stronę, to zobaczymy sobie z bliska. Ale wiele z nich ma dużo dodatkowych ramionek. Tutaj udało mi się znaleźć taki stosunkowo nieduży kaktus saguaro. Może mieć koło metra wysokości. No, czyli ma na pewno mniej niż 50 lat, bo tak mniej więcej 50 lat im zajmuje, żeby dorosć do wysokości 1 metra. I tutaj możemy sobie zobaczyć, że w początkowej fazie życia te kaktusy rosną sobie pod innymi drzewami. W tym wypadku akurat on sobie rośnie pod Palo Verde. I to jest związane z tym, że one są, mają dość sporą wrażliwość na temperaturę. I arizońskie warunki dla małych kaktusów nie są specjalnie sprzyjające. I w związku z tym rosną pod innymi drzewami. To się po angielsku nazywa nursing plant, czyli taka roślina, która jest jakby
tworzy ochronkę dla tej drugiej rośliny, w tym wypadku dla saguaro. No i tak sobie spokojnie rosną, potem wyrastają powyżej. Chociaż tu ja tutaj akurat też widać na tym obrazku, że pędy tego palo verde tutaj się wbijają w tego kaktusa saguaro. Nie specjalnie mu to przeszkadza, on sobie wyrośnie później powyżej tego palo verde i będzie sobie już żył własnym życiem. Saguaro nie rosną na całym terenie Arizony, tylko na w jej południowej części, a to wiąże się z tym, że są wrażliwe na zimne, w związku z tym rosną tylko do pewnej wysokości, mniej więcej do 4000 stóp, czyli do 1300 metrów mniej więcej nad poziom morza. Tutaj nawet na tej górce, to jest moja górka koło chałupy, nazywająca się Circle Mountain, czyli okrąglica, można zaobserwować, że na dole mamy cały zagajnik tych kaktusów, a im się posuwamy wyżej, tym ich jest mniej, a na samym szczycie zostają tylko takie pojedyncze osobniczki. Także jeżeli pojedziemy troszkę wyżej z Phoenix w kierunku północnym, tam nam się wysokość podnosi, wysokość nad poziom morza, więc już jakieś 20 mil stąd na północ praktycznie kaktusy saguaro całkiem znikają. Kaktusy saguaro są w Arizonie pod ochroną, czyli nie można sobie ich wyrywać, przesadzać, niszczyć w żaden inny sposób. Grozi za to nawet kara do 3 lat więzienia. Jeżeli się buduje nowe osiedla, to trzeba te kaktusiorki przesadzać. Także czasem można zobaczyć ciężarówkę, która wiezie takiego kaktusa z jednego miejsca w drugie. No, zdarzały się wypadki. Zdarzył się nawet wypadek śmiertelny. To kwalifikuje się na nagrodę Darwina, gdzie jakiś człowieczyna usiłował przy pomocy strzelby odstrzelić ramię takiego kaktusa saguaro, no i dostał w tym w łeb. Takie ramię potrafi ważyć 300 do 500 kg, także nie jest to dobry pomysł, lepiej uważać. Tu skorzystamy z okazji, że mamy tutaj ptaki siedzące na kaktusa saguaro. Akurat to są gołębie pustynne, one się nazywają white-winged dove i są jednymi z ptaków, które zapylają te kaktusy, gdy one kwitną. Trochę sobie za chwilkę o tym jeszcze opowiemy, ale na razie korzystając z okazji, że te ptaszyska tam siedzą i nie uciekają, to sobie możemy na nie popatrzeć. No, w międzyczasie mamy wschód słońca. O tej porze roku jeszcze na pustyni rano jest całkiem przyjemnie. Zresztą w ogóle w tym roku mamy takie dość chłodne lato. Nie ma wielkich upałów jeszcze, chociaż parę razy temperatura już przekroczyła 100 stopni Fahrenheita. Ale generalnie da się jeszcze żyć. Nie trzeba koniecznie umierać z nadmiaru ciepła. Także poszukamy jakiegoś kaktusa, który ma w miarę nisko kwiaty, żeby można było z bliska zrobić filmik i popatrzymy sobie na kwiatki kaktusa saguaro. A mamy tutaj takiego pięknego bysiora, takiego potrójnego. Jesteśmy wciąż po dość sporej ilości opadów, także kaktusy są takie dość napęczniałe. One mają duży system korzeniowy. Zwykle kilkanaście metrów tych korzeni, za to płytko pod ziemią, więc jak tylko pada deszcz, to spijają tą wodę ile się tylko da, no i wtedy pęcznieją, robią się takie grubate. Czasem się zdarza, że przedobrzą, no i potem się przewracają, dlatego że są za ciężkie, żeby to utrzymać. Natomiast tu mamy ładną małą odnóżkę, która sobie kwitnie. Kwiaty saguaro pojawiają się między końcem kwietnia a początkiem maja, no i kwitną mniej więcej do początku czerwca. Jak widać, są takie dość duże, ładne, biało-żółte kwiaty z dużą ilością pręcików. A to się wiąże z tym, że owoce, które później z tych kwiatów się urodzą, mają
nawet do 2000 nasion w środku. Kwiaty kwitną tylko jedną dobę, właściwie jedną noc i kawałek dnia, i kwitną sekwencyjnie, czyli tutaj, tak jak widać, mamy kilka kwiatów, które są teraz otwarte. Jutro to już będą inne kwiaty. I kwiaty są zapylane w nocy przez, głównie przez nietoperze, a w dzień przez pszczoły, ptaki, w tym koliberki, ale też gołębie pustynne. No i jak już tylko zostaną zapylone, to sobie przekwitają i w ciągu następnego miesiąca pojawią się owoce saguaro. Tutaj mamy takiego gościa, który jeszcze sobie nie zdążył rozkwitnąć, ale za to ma kilka odnóg. Wyrastanie odnóg sprzyja wzrostowi mocy reprodukcyjnej tych kaktusów saguaro, dlatego że każda z odnóg może mieć swoją własną, swój własny kwiatostan. Tak jak widać, tutaj te kwiaty wyrastają na samym czubku tych odnóg. No i potem sobie dają kwiaty i potem dają owoce. Tu mamy ładnego, takiego świeżutkiego gościa. I każda z odnóg praktycznie ma swoje kwiatostany. Troszkę się tu muszę poprzedzierać. Muszę to robić ostrożnie, bo na pustyni oczywiście wszystko kuje, a na dodatek mamy sezon na grzechotniki, więc muszę patrzeć, co się dzieje i iść powoli. Ale udało mi się tutaj dla Was znaleźć kaktusa saguaro w wersji upadłej. Także przyjrzyjmy się, jak wygląda od środka. No to mamy tutaj takiego gościa, po którym została tylko taka konstrukcja złożona z takich drewnianych pręcików. One mają kilka centymetrów grubości. Są poważne, twarde kawałki drzewa. Wyglądają jak ożebrowanie do konstrukcji żelbetonowej. Dlatego te kaktusy trzymają się bardzo dobrze na takiej konstrukcji. Te pręty same w sobie są bardzo fajnie wyglądają, ale mają taki ładny charakter dekoracyjny. Tutaj widać skorupę. To, co zostało z tego kaktusa. Ona się troszkę też trzyma, chociaż już jest zbutwiała i można ją sobie ołupać. No a te pręty mają solidną grubość. Tutaj jest jeszcze taka ładna narość. Całkiem fajne pręty. Może sobie wezmę do domu. No a tutaj mamy resztę z tego kaktusa. Jak widać, złamał się na jakiejś wysokości 2 metrów mniej więcej, trochę powyżej mojej głowy. Miał kilka odnóg. No i tu z tych odnóg zostały właśnie te takie drewniane prędki. Także tak zwykle kończą życie kaktusy saguaro. No a my może też na tym zakończymy. A tak dokładnie to wrócimy jeszcze sobie do tej opowieści za miesiąc mniej więcej, czyli gdzieś pod koniec czerwca, na początku lipca, kiedy kaktusy saguaro będą już miały owoce. Owoce są pyszne. Można je jeść, można z nich robić przetwory, także spróbujemy pokazać, jak się wykorzystuje owoce kaktusa saguaro. No, ale to za jakiś czas. A na razie bawcie się dobrze, trzymajcie się. Oczywiście będę wdzięczny za zalajkowanie tego wideo, za subskrypcję kanału. Przybyło nam kilka subskrypcji. Na razie staramy się dobyć do magicznego numerka 333. Trochę jeszcze brakuje. Także jak możecie, to dajcie suba na YouTube'a. No i do zobaczenia w jakimś następnym odcinku. Babatki, bawcie się dobrze.